Podcast Grape. Tłoczone z danych. Dlaczego odkładamy obowiązki na później? Palenie rzucamy od jutra, nie od dziś, choć wiemy, że nam szkodzi. Smacznie czy zdrowo? Co jemy, a co innym dajemy? Dlaczego nie chodzimy na siłownię tak często, jakbyśmy chcieli? Ile nas to kosztuje? Lepiej być naiwnym czy wyrafinowanym? Jakie to wszystko ma znaczenie dla polityki gospodarczej? Gościem podcastu Grape, tłoczone z danych, jest ekonomista Łukasz Woźny. Joanna Tyrowicz i Marcin Bojanowski. Zaczynamy. Łukaszu, dlaczego odkładam obowiązki na później? W badaniach ekonomistów rzeczywiście zaobserwowano takie zjawisko, które polega na tym, że te rzeczy, które wiążą się z natychmiastowym kosztem, które są dla nas nieprzyjemne, które są problematyczne, staramy się odkładać w czasie. Natomiast te rzeczy, które wiążą się z natychmiastową nagrodą, staramy się przyspieszać w czasie. Znaczy chcemy je mieć, realizować wcześniej niż by to wynikało jakby z naturalnego porządku rzeczy. Tak samo jest w przypadku studentów, którzy muszą przygotować jakąś pracę semestralną albo przygotować się do egzaminu i odkładają to w czasie, bo to się wiąże właśnie z jakimś poświęceniem tu i teraz versus no, jakąś przyjemnością, którą mogą zrealizować natychmiast. Także odpowiadając na pytanie dlaczego, no mi się wydaje, że jest to jakiś czynnik psychologiczny, to znaczy to, że nie chcemy karać siebie za szybko. A co ekonomia ma o tym do powiedzenia? Ekonomiści starają się wyjaśnić zachowania ludzi, zracjonalizować je, to znaczy jakby podać powody, dla którego ktoś zachował się w taki, a nie inny sposób. No i jedno właśnie z takich zjawisk, które zostało zaobserwowane, to jest to tak zwane odwrócenie preferencji, czyli to, że zakładamy i tworzymy sobie plan na jakieś zachowanie w przyszłości, a później tego planu nie realizujemy. Bo to jest ten kluczowy problem. Problemem nie jest to, że coś odkładamy na przyszłość, tylko że jak zapytasz, co byśmy chcieli zrobić, czy na poziomie deklaracji, chcemy te wszystkie dobre i ważne i potrzebne dla nas rzeczy robić dzisiaj. Więc jeśli traktować deklarację jako preferencję, to potem pojawia się rozbieżność pomiędzy naszymi działaniami, a tym, co my sami deklarujemy, że jest dla nas ważne. Bo jak ktoś przychodzi i mówi, tam w sumie to zdrowo, będę żyć po 50, to taka osoba nie jest ciekawa z perspektywy badań Łukasza, pod warunkiem, że po 50 rzeczywiście zrealizuje swój plan. Natomiast jeżeli ktoś ma plan, dzisiaj już na pewno będę się przygotowywać do zajęć, po czym dzień mija i no dziś nastąpi jutro, po czym jutro znowu nastąpi jutro, po czym znowu jutro nastąpi jutro, to wtedy pojawia się ciekawe zjawisko tak zwanej niespójności preferencji w czasie, czyli że ty mówisz, że coś chcesz, deklarujesz, że to jest dla ciebie ważne, czasem jesteś skłonny za to zapłacić, a jednocześnie tego nie realizujesz. Czyli wiemy, że palenie nam szkodzi, ale rzucamy je dopiero od jutra. Tak, no to jest to słynna odpowiedź, prawda, kiedy jest optymalne przejść na dietę, kiedy jest optymalne zacząć chodzić na siłownię, kiedy jest optymalne rzucić palenie i to właśnie no, odpowiedź jest od jutra, prawda, tylko problem polega na tym, tak jak Joanna wyjaśniała, że to od jutra jest prawdziwe w każdym momencie czasu, znaczy dzisiaj to jest jutro i to ważne, żeby też jakby sprecyzować, to znaczy dlaczego od jutra, prawda, nie od dzisiaj, wracając do twojego przykładu z paleniem, to polega na tym, że jeżeli deklaruję, jeżeli planuję sobie, prawda, że nie będę palić od jutra do końca życia, to czy zapalę tego ostatniego papierosa tak naprawdę nie ma znaczenia, znaczy jeden czy dwa, prawda, nie zmieni mojego stanu zdrowia, bo skoro i tak od jutra przestaję palić, to jest jedna sprawa, tylko że jutro, prawda, budzę się w tym samym jakby momencie, znaczy dalej mogę zapalić tego ostatniego papierosa i odłożyć decyzję o tym, żeby przestać palić na później. To się nazywa prokrastynacją. Oczywiście jest to zjawisko wywodzące się z psychologii, natomiast ekonomiści próbują zbudować model, który z jednej strony wyjaśni to, ale też pozwoli jakby zaprojektować jakieś może mechanizmy, które pozwalają sobie z tym radzić. Bo ile jeśli chodzi o walczenie z paleniem, to mamy jeden pomysł, po prostu zniechęcajmy ludzi werbalnie oraz opodatkowujmy tę grzeszną przyjemność. O tyle w przypadku innych celów społecznych za pomocą podatku i zniechęcania werbalnego żadnych rezultatów nie osiągniemy. Stąd zrozumienie, jak działają te mechanizmy i uwzględnienie ich po stronie polityki gospodarczej jest po prostu niezbędne. To zjawisko, o którym rozmawiamy, nazywa się niespójnością czasową decyzji.
I tak jak już tutaj powiedzieliśmy, polega na tym, że nie realizujemy swoich planów. Przy czym to trzeba troszeczkę doprecyzować, bo naturalnym jest, że na przykład chcemy zrewidować swoje plany, jeżeli pojawi się jakaś nowa informacja, zostaniemy zaskoczeni, prawda, albo wydarzy się coś, czego nie przewidywaliśmy wcześniej. Tak na przykład może być w przypadku nastawiania budzika, prawda? Wieczorem nastawiam budzik na, powiedzmy, na godzinę 7, po to, żeby zdążyć przygotować się, prawda, mieć miły poranek, prawda, czyli żeby wypić kawę, zjeść śniadanie, nie spieszyć się, prawda? Może przejrzeć też gazety, posłuchać czegoś w radia. I po to to robię, prawda, żeby ten poranek wyglądał w taki sposób, jaki chcę. I teraz, jeżeli ja się budzę i sprawdzam telefon i tam jest napisane, że moje zajęcie o godzinie 9 zostało odwołane, no to jest naturalne, że mam czas, żeby dłużej może pospać, prawda? Żeby przełożyć i zmodyfikować swój plan. Więc w tym zjawisku niespójności czasowej decyzji, w tym odwróceniu preferencji, to zjawisko występuje nawet wtedy, kiedy coś takiego się nie zadziało. To znaczy to, że ja budząc się rano o godzinie 7, dzwoni budzik i ja naciskam snooze, prawda, tą drzemkę, przekładam wstanie o 15 minut, o kolejne 15 minut, o kolejne 15 minut, ostatecznie wstaję dużo później niż planowałem, nie realizuję wcześniejszego planu i to jest jakby związane z kosztem dla mnie, prawda, bo może będę musiał zrezygnować z tego śniadania, może z kawy, może już nie sprawdzę wiadomości social media i może spóźniony przyjdę na, no mówiąc, spotkanie. Czy niespójność może być racjonalna? No właśnie, to jest dobre pytanie. Co to znaczy racjonalnie dla ekonomistów? Bo my nie mówimy, czasami ludzie używają tego słowa potocznie, że racjonalny to jest taki człowiek, który robi rozsądne rzeczy. My tak tego słowa nie używamy. My mówimy, że racjonalny to jest człowiek, który optymalizuje swój plan życiowy, czy w jakimkolwiek innym horyzoncie zdefiniowanym, zgodny ze swoimi preferencjami. One nie muszą się nam podobać, ale ma być zgodny z jego preferencjami w warunkach tej informacji, którą ma wtedy, kiedy ją ma. Jeżeli ktoś tak postępuje, to w naszym języku jest racjonalny. Odpowiada na wszystkie bodźce, które z systemu do niego docierają w sposób spójny ze swoimi preferencjami. I to pytanie, czy to jest racjonalne, czy nie, tak naprawdę jest pytaniem o to, w jaki sposób staramy się to wyjaśnić. I rzeczywiście te pierwsze badania nad niespójnością czasową decyzji wyjaśniały to zjawisko w oparciu o model nieracjonalny, czyli taki, że po prostu preferencje zmieniają się w czasie. To znaczy, że ja planując wstanie następnego poranka mam inne preferencje i ten dodatkowe 15 minut snu jest dla mnie nieistotne, bo skoro, tak samo jak w przykładzie palenia, skoro będę spał powiedzmy 8 godzin albo 8 godzin 15 minut, to tak naprawdę te dwie rzeczy są porównywalne i to dodatkowe 15 minut z perspektywy wieczora nie jest dla mnie jakoś super istotne. Natomiast budząc się rano, te 15 minut nabiera jakiegoś fundamentalnego znaczenia, prawda? Znaczy teraz to 15 minut jakby jest dużo bardziej warte niż wcześniej przypuszczałem. I rzeczywiście wyjaśniono to zjawisko w oparciu o model nieracjonalny odwrócenia preferencji. Znaczy, że rano budzę się z innymi preferencjami. I teraz to też warto powiedzieć, że z tym zjawiskiem mamy do czynienia tak jakby w sposób repetytywny. Znaczy, to nie jest tak, że to jest jednorazowa niespójność, prawda? To nie jest tak, że ktoś się pomylił, że ktoś wybrał jakieś zachowanie, nie zrealizował swojego planu raz, ale później jak się skonfrontował z tą obserwacją, to już naprawił i w konsekwencji zachowywał się racjonalnie, czy tam spójnie w następnych okresach. W tych badaniach nad niespójnością czasową decyzji problem polega na tym, że ludzie zachowują się w taki sposób powtarzalnie i nawet jeżeli ich uświadomimy, że tak się zachowali, nie chcą zmienić swojego zachowania, prawda? Natomiast wracając jeszcze do racjonalności, to może dodam, że nowsze badania, nowsze prace starają się zracjonalizować to zjawisko, jakby rozszerzając przestrzeń preferencji na nie tylko na to, co konsumujemy, ale także na to, że nasza użyteczność, nasze zadowolenie, nasza satysfakcja zależy też od tych rzeczy, których nie konsumujemy, ale które są dla nas pokusą. Prawda? Znaczy, mówiąc na przykładzie, powiedzmy, menu w restauracji, jeżeli jestem w restauracji, w której są dania wegetariańskie, zdrowe i fit, ale też są dania, powiedzmy, niezdrowe, kaloryczne, tłuste, burgery, no to nawet jeżeli zdecyduję się na zjedzenie dania zdrowego, to, że nie zjadłem dania niezdrowego, które było obok, pachniało i było dla mnie pokusą, wiąże się z jakimś kosztem, kosztem samokontroli i rzeczywiście w oparciu o ten koszt samokontroli można zracjonalizować zachowanie tego typu, że z jednej strony czasami ulegam pokusie, bo te koszty są zbyt duże i ulegam pokusie od czasu do czasu, ale też planując, prawda, planuję w taki sposób, żeby te koszty minimalizować. To jest twój eksperyment. Czy jemy smacznie, czy zdrowo, co wybieramy, co jemy my,
A co innym dajemy do zjedzenia? Tak, przeprowadziliśmy takie badanie eksperymentalne w Warszawie. Ono dotyczyło wyboru menu. Tam interesował nas taki aspekt połączenia tak naprawdę trzech rzeczy. Znaczy połączenie z jednej strony zidentyfikowanie tej grupy osób, która ma problemy z samokontrolą, to znaczy planuje, a na przykład przechodzenie na dietę, jedzenie zdrowo, a nie realizuje tego. Drugi aspekt, który nas interesował, to jest to, czy te osoby byłyby skłonne zapłacić za to, żeby ograniczyć problemy i koszty samokontroli. A trzeci aspekt, który nas wtedy interesował, to jest to, w jaki sposób te osoby chciałyby wybierać dla innych. To znaczy, czy kierują się jakimś motywem paternalistycznym, w tym sensie, że uważają, że skoro same mają problemy z samokontrolą, to być może powinni zaplanować w taki sposób posiłki dla innych osób, żeby im pomóc ograniczyć niespójność czasową decyzji. To jeszcze raz, o co w tym wszystkim chodzi? Wyobraź sobie, że masz taką świadomość, że no słabo ci idzie poranne wstawanie na jakiś sport. I planujesz, nie wychodzi i to też ci daje takie słabą użyteczność. To znaczy z jednej strony nie wstajesz rano, no bo to zostanie chwilę dłużej w łóżku jest atrakcyjne, ale z drugiej strony masz do siebie jakąś żal czy pretensję, że tego planu z poprzedniego dnia nie zrealizowałeś. Teraz, tak jak my myślimy o racjonalności ekonomicznej, to możesz sobie poszukać jakichś mechanizmów, które cię zdyscyplinują zewnętrznie do tego, żebyś się objawił. Może być to na przykład bieganie ze znajomym czy z kolegą, no bo wtedy mało, że nie wstałeś rano, to jeszcze głupio przed ludźmi. I to jest takie narzędzie dyscyplinowania, które wybieramy sobie sami, które nie jest w żaden sposób narzucone z zewnątrz, ale które ułatwia nam pokonanie tych własnych barier nierealizowania wyjściowego planu. Teraz oczywiście w wyborach ekonomicznych można sobie spróbować wyobrazić, że mamy jakieś ekonomiczne mechanizmy dyscyplinowania. Doskonałym przykładem dyscyplinowania jest dla wielu ludzi problemem jest oszczędzanie, ale jak weźmiesz kredyt na mieszkanie, no to musisz oszczędzać. To znaczy po jednej stronie masz mieszkanie, po drugiej stronie masz zobowiązanie wobec banku i masz poczucie, że jak nie będziesz spłacać tego zobowiązania wobec banku, to się to wszystko skończy bardzo źle. Więc jakbyś na początku myślał sobie, jak mam odłożyć tyle pieniędzy, ile wynosi wartość mieszkania, to możesz tego planu nigdy nie zrealizować, ale jeżeli weźmiesz kredyt i będziesz go musiał obsługiwać, to ten swój pierwotny plan zrealizujesz. Oczywiście nie za darmo, bo trzeba będzie zapłacić odsetki od tego kredytu, a nie zarobić na oszczędnościach, które się tam gdzieś gromadzą, ale jest to mechanizm, który pozwala nam zdyscyplinować własne zachowanie w sposób, który przybliża nas do realizacji naszego pierwotnego planu. I teraz, kiedy Łukasz wspomina o mechanizmach samokontroli, no to one mogą być takie, że ja popracuję nad swoją psychologią, żeby mieć silniejszą psychę, ale może być też tak, że obniżę sobie ten koszt samokontroli poprzez zeksternalizowanie, przeniesienie gdzieś na zewnątrz tego dyscyplinowania mnie do osiągania moich własnych celów. Bo powtórzmy jeszcze raz, nie chodzi o to, żeby zmuszać ludzi do rzeczy, których nie chcą, tylko ludzie czegoś chcą i racjonalnie to deklarują, ale nie są w stanie tego osiągnąć. Więc jeśli są w stanie zapłacić za jakiś mechanizm dyscypliny, to znaczy, że dyscyplinowanie ich ma dla nich jakąś wartość, tak? Bo wyciągają pieniądze z kieszeni, żeby za to zapłacić. Przepraszam, bo się wtrąciłam, ale pomyślałam, że bez tych wyjaśnień trochę będzie trudno powiedzieć, co to jest samokontrola. Tak, dziękuję za to wyjaśnienie. Rzeczywiście może powiem, że jeżeli chodzi o takie czynniki behawioralne, o których rozmawiamy, to znaczy rzucanie palenia, przechodzenie na dietę, chodzenie na siłownię, to oczywiście to zależy od kraju i od tematu, który badamy, ale te badania wskazują, że około 20-30% populacji ma problemy z samokontrolą w taki sposób, o których rozmawiamy. Natomiast jeżeli weźmiemy takie decyzje no, związane właśnie na przykład z oszczędzaniem na emeryturę, prawda, to te proporcje są odwrócone. To wtedy badania raportują, że około 75% osób ma problemy z odkładaniem na emeryturę tyle, ile by chcieli i tyle, ile zadeklarowali wcześniej. W tym naszym badaniu one dotyczyło czynników behawioralnych, czyli właśnie zdrowego jakby stylu życia i odżywiania się. Ale też może dodam, że nie jest jasne, jakby samo występowanie niespójności czasowej decyzji i to, że chciałbym ograniczyć sobie problem samokontroli, nie jest jeszcze jasne, że będę chciał za to zapłacić. To znaczy rzeczywiście badania głównie psychologiczne pokazują, że jeżeli ludzie mają problemy z niespójnością czasową decyzji, z kosztową samokontrolą, to jednym z naturalnych odruchów i takim mechanizmem radzenia sobie z tym jest właśnie odwołanie się do grupy znajomych, przyjaciół, rodziny i jakby zmotywowanie
motywowanie siebie do zachowania spójnego w czasie poprzez, nazwijmy to, koszt społeczny, prawda? Znaczy to, że ja deklaruję, że rzucam palenie, mówię o tym znajomym i w ten sposób zwiększam sobie koszt jakby niespełnienia tej deklaracji. Reputacyjny koszt. Tak, tak. Natomiast w naszym badaniu, które przeprowadziliśmy z Michałem Krawczykiem, co ciekawe, wyszło, że bardzo duża liczba osób z tej grupy, która ma problemy z samokontrolą, była skłonna zapłacić więcej za to, żeby tych problemów się pozbyć. To znaczy zapłacić więcej, co to znaczy? Zapłacić więcej niż za najlepiej wyceniany posiłek, który mogliby sami sobie wybrać. Czyli innymi słowy, nie dość, że oddawali decyzyjność drugiej osobie, to jeszcze za to, że oddawali, byli w stanie zapłacić więcej. A dla innych? A właśnie, to jest jeszcze ten trzeci wątek, który nas interesował. To był temat paternalizmu. I rzeczywiście okazało się, że paternalizm jest też bardzo silnie skorelowany z niespójnością czasową decyzji i chęcią do zapłaty za ograniczenie menu w przyszłości. W naszych badaniach było to zrealizowane w taki sposób, że pozwalaliśmy osobom wybierać posiłki dla innych i mogli to zrobić w zgodzie z preferencjami, które zostały zaraportowane, prawda? Znaczy, jeżeli ty oddajesz mi swoją decyzyjność w zakresie twojej diety, to możesz mi powiedzieć, co lubisz i co jest dla ciebie najlepsze. Natomiast paradoksalnie to, co wyszło ciekawego w tym badaniu, to jest to, że osoby bardzo często kierowały się własnymi preferencjami i wiedząc, że mają problemy z samokontrolą, z niespójnością czasową decyzji, projektowały to tak jakby na resztę populacji i starały się ograniczyć wybór innym, no myśląc o tym, że im zmniejszą koszty samokontroli, w ten sposób poprawią ich samopoczucie i satysfakcję. Czyli dostaliście taki rezultat, że jak ktoś ma zdolność, albo ma niski koszt samokontroli, to się mało wtrąca, a jak ma duże bariery, to się bardzo wtrąca? Tak, tak. Wyszło, że te wszystkie trzy czynniki, czyli problemy z własną samokontrolą, paternalizm, czyli to, że narzucam własne preferencje innym oraz to, że jestem w stanie zapłacić za ograniczenie swoich problemów, są bardzo silnie skorelowane ze sobą. To bardzo ciekawe. Wspomniałeś już o siłowni, na którą nie chodzimy tak często, jakbyśmy chcieli. Czy to ma dla nas jakieś koszty? Rzeczywiście zostało przeprowadzone badanie przez Stefano Della Vigna i Urlike Malmeider dotyczące chodzenia na siłownię. Oni mieli taką grupę, to było badanie empiryczne, nie eksperymentalne. Oni badali grupę ponad 7 tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych, która chodziła do kilku klubów sportowych i oni porównywali koszty, które te osoby płaciły za poszczególne wejścia na siłownię. No i tak w skrócie było tam kilka pakietów. Oczywiście można było płacić za jednorazowe wejście i to była opłata $12. Można było kupić taki karnet kilku wejść, gdzie średni koszt wejścia to było około $10. Można było kupić też roczny plan i miesięczny plan, które miesięcznie kosztowały w okolicach, to były podobne kwoty i wynosiły około $70. I co z tego badania wyszło? Wyszło to, że... Czyli miesięcznie dużo mniej niż kiedy się kupowało osobno wejścia. To zależy, jak często chodzisz, prawda? To znaczy, musiałabyś chodzić na siłownię przynajmniej 7-8 razy w miesiącu, żeby ten pakiet roczny i miesięczny był dla ciebie no, bardziej efektywny. I co się okazało? No, okazało się, że rzeczywiście osoby, które kupowały pakiety roczne i miesięczne, chodziły średnio 4-5 razy w miesiącu. Czyli było to dla nich nieoptymalne i to jest pytanie, dlaczego ktoś kupuje pakiet roczny albo pakiet miesięczny, wiedząc, że po prostu no chodzi tak rzadko, prawda? Czyli ta deklarowana albo ta wyliczona liczba wejść miesięcznie była no zbyt optymistyczna w stosunku do tej, która się faktycznie zrealizowała. I wracając do twojego pytania, jakby ten koszt roczny, który został policzony, to był w okolicy $330. To znaczy tyle te osoby zapłaciły więcej w stosunku do tego, ile by zapłaciły, gdyby kupowały po prostu jednorazowe wejścia. Czyli gdyby podeszły do tego racjonalnie? No, to jest właśnie pytanie, prawda? Czy to jest racjonalne, bo z tego badania, z tego samego badania wychodziło, że osoby, które kupują wejście jednorazowo, chodzą rzadziej niż te osoby, które kupują wejścia pakietowe, prawda? To znaczy, kupując pakiet roczny, być może to działa jako zobowiązanie, o którym mówiła Joanna, i w ten sposób, płacąc więcej, kupuję tak naprawdę to, że będę chodził trochę częściej. Nie tak często, jakbym chciał, ale trochę częściej, niż jakbym tego zobowiązania nie miał. Więc jednym ze sposobów interpretacji jego wyniku jest to, że osoby, które jakby uczestniczyły w tym badaniu, były w stanie zapłacić te $330 więcej za to, żeby o trochę zwiększyć sobie uczestnictwo no, i korzystanie z siłowni. Z tego badania wychodzą też inne ciekawe obserwacje.
badano prawdopodobieństwo przedłużenia tego karnetu na kolejny rok. Prawda? I co się okazało, że osoby, które miały karnety miesięczne, z dużo większym prawdopodobieństwem kontynuowały chodzenie na siłownię w następnym roku, niż te osoby, które kupowały pakiety roczne. To też jest dziwne, bo ten pakiet roczny był troszeczkę tańszy właśnie z tego powodu, że nie miał opcji zerwania umowy wcześniej. Prawda? Czyli okazuje się, że osoby, które miały pakiety miesięczne, czyli mogły zerwać tak naprawdę po następnym kolejnym miesiącu, miały większe prawdopodobieństwo kontynuacji chodzenia na siłowni w następnym roku, o kilkanaście procent. To też jest jakby ciekawe i no wracając do tego pytania o racjonalność, prawda, trudne do zrozumienia, myśląc o takim typowym, racjonalnym wyborze. No ale właśnie można to pewnie wyjaśnić w taki sposób, że znowu chciały zapłacić więcej, żeby kupić częstsze chodzenie na siłownię. Ale to badanie, o którym wspominasz teraz, to jest badanie empiryczne. To znaczy ludzie dokonali jakichś wyborów i my nie wiemy, dlaczego ich dokonali. Wiemy tylko, że przejawiło się takimi, a nie innymi zachowaniami. Natomiast jak rozumiem badanie twoje, Michała, to był kontrolowany eksperyment i można było zweryfikować, jak na to, co zaproponowaliście, zareagują dwie przeciętnie identyczne osoby, tylko jedna dostała jedną opcję, a druga drugą opcję, tak? Tak, tak. Wracając do tego badania, tak, rzeczywiście tak było. W pewnym sensie był to eksperyment naturalny, ponieważ te badania dotyczyły odżywiania się i my zrobiliśmy w taki sposób, zaprojektowaliśmy to badanie w taki sposób, że rzeczywiście przynieśliśmy te posiłki, które były przedmiotem badania na miejsce. Znaczy my zamówiliśmy firmę cateringową, która przygotowała odpowiednią ilość posiłków, zarówno tych zdrowych, jak i tych, które były uznawane wcześniej za mniej zdrowe. I one rzeczywiście tam stały, pachniały i te osoby podejmowały decyzje, nie myśląc o jakimś abstrakcyjnym wyborze, ale konkretnie widząc jakby jedzenie przed sobą. Więc w tym sensie staraliśmy się uniknąć takiego też problemu badań eksperymentalnych, a mianowicie takiego, że te badania no, są mało związane z jakąś konkretną rzeczywistością ekonomiczną, w której się znajdujemy. Lepiej być naiwnym czy wyrafinowanym z punktu widzenia gospodarki? W tej literaturze rzeczywiście sformułowano takie dwa schematy zachowań. Jedno to jest zachowanie naiwne, czyli takie, w którym konsument naiwnie wierzy, że jego preferencje jutro będą już racjonalne i rzeczywiście jutro rzuci palenie, jutro będzie chodził często na siłownię, jutro zacznie oszczędzać na emeryturę. Versus takie zachowanie wyrafinowane, to znaczy wyrafinowane to jest taka osoba, która jest świadoma swojego problemu z samokontrolą, z niespójnością czasową decyzji i już teraz stara się zrobić coś, żeby zabezpieczyć się i zminimalizować te koszty niespójności w przyszłości. To, czy lepiej jest być naiwnym czy wyrafinowanym, nie jest jasne. To znaczy wyrafinowany brzmi w taki sposób, że on jest może bardziej racjonalny, ale to nie znaczy, że musi być mu lepiej w konsekwencji. Może powiem o takim przykładzie z jedzeniem budyniu, prawda? Mamy przygotowany budyń, który jest przed nami, pachnie i jest gorący. I teraz osoba naiwna wie, że, znaczy myśli, że odczeka odpowiednio długo, aż ten budyń się wystudzi i wtedy go zje. Natomiast pewnie zje trochę wcześniej, prawda? Natomiast osoba wyrafinowana jest świadoma swojej niespójności czasowej decyzji i w konsekwencji wie, że ulegnie tej pokusie wcześniej, więc może ten budyń zjeść jeszcze wcześniej i się oparzyć i być z tego tytułu zupełnie niezadowolona, prawda? Więc to nie jest jasne, kim być lepiej. Natomiast ważny wątek, który tutaj warto poruszyć, jest to, w jaki sposób zbadać to empirycznie, prawda? Bo rzeczywiście no, mówimy o jakimś koncepcie teoretycznym. Jest taki słynny marshmallow experiment, czyli eksperyment z dziećmi i pianką, taką słodką pianką, co w Polsce nie jest jakoś turbo popularne, ale w Stanach Zjednoczonych dzieci się o nią zabijają. I to jest badanie oczywiście psychologiczne, nie ekonomiczne, ale stawia się przed dziećmi talerzyk z tą pianką i mówi się, że jak nie zjedzą jej tam przez chyba 2, 3, czy 5 minut, jakiś krótki czas, no to są małe dzieci w wieku przedszkolnym, bo to tam się tam bada, to dostaną drugą. Więc jest tu bardzo wysoka nagroda za to, żeby się powstrzymać od konsumpcji. I to, co jest ciekawe w tym eksperymencie, to że decyzje dzieci, kiedy mają te 3, 4 czy 5 lat, doskonale korelują z ich późniejszymi wynikami w życiu zawodowym, ze zgromadzonym majątkiem i tak dalej. To jest dlaczego to badanie jest takie słynne i zwraca tak dużą uwagę. Więc są takie dzieci, które sobie wymyślają, na przykład zasłaniają sobie oczy. Siedzą przy tym stole, na którym na talerzyku jest pianka i
zasłaniają sobie rączkami oczy. Albo odwracają się tyłem. No i wtedy eksperymentatorzy starają się zachować równe warunki. No i dlatego to jest wszystko zaprotokołowane, że wiadomo, że nawet 3, 4, 5-letnie dzieci szukają jakichś mechanizmów pokonania swojego naiwnej niespójności decyzji w czasie, przez to, że próbują sobie jakoś znaleźć ten wyrafinowany mechanizm ułatwiający nieulegnięcia pokusie. Może komentując, dodam, że tego typu zjawisko jest też obserwowane w świecie zwierząt i to nawet na bardzo prostych organizmach można przeprowadzić tego typu eksperyment, który jakby pokazuje mniej więcej ten sam wynik, o którym mówiła Joanna, to znaczy zmierzyć, jak bardzo, prawda, staramy się zrezygnować z natychmiastowej nagrody, wiedząc, że w przyszłości możemy dostać ją lepszą, większą i zmultiplikowaną. To zjawisko, o którym Joanna mówiła na przykładzie pianek marshmallows, jest wyjaśniane, i to był jeden z pierwszych modeli wyjaśniających zjawisko niespójności czasowej decyzji, w odwołaniu do tak zwanego czynnika dyskontującego albo stopy dyskontowej. To znaczy, te badania też dotyczą na przykład pudełek czekoladek, prawda? To jest to, czy chcemy teraz zadowolić się małym pudełkiem czekoladek, czy zaczekać tydzień i mieć duże pudełko czekoladek. I są osoby, które chcą teraz, i są osoby, które chcą zaczekać tydzień i mieć większe. I to w samo sobie jeszcze nie jest problemem, jakby, który byłby interesujący z punktu widzenia tej rozmowy, którą dzisiaj mamy. I wcale nie jest tak, że kobiety jedzą od razu, a mężczyźni odkładają na za tydzień, prawda, Łukasz? Nie jest tak, wręcz przeciwnie. Jakby są badania, które sugerują odwrotną prawidłowość. To znaczy to, że kobiety mają większą zdolność do samodyscypliny i realizowania swoich zobowiązań. Natomiast to, co jest ciekawe w tym badaniu, to jest to, że jeżeli odłożymy tą decyzję o rok, prawda, to te preferencje zupełnie się odwracają. To znaczy, to, czy mam czekać rok na małe pudełko czekoladek, czy mam czekać rok i jeden tydzień na trochę większe pudełko czekoladek, jest z perspektywy roku w zasadzie bez znaczenia, prawda? Więc zdecydowana większość osób woli czekać rok plus jeden tydzień, wiedząc, że dostanie wtedy większą nagrodę. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten rok minie, prawda? I mają dodatkową możliwość, aha, no to teraz, czy czekasz dodatkowy tydzień na te większe pudełko czekoladek, czy już teraz, wiedząc, że czekałeś do tej pory cały rok, no ale dostaniesz teraz tu i teraz mniejsze pudełko czekoladek. Bardzo wiele osób właśnie odwraca te preferencje i nagle zmienia swoją decyzję i chce konsumować to mniejsze pudełko czekoladek. I tego typu zachowania są historycznie jakby wyjaśniane za pomocą takiego modelu dyskontowania hiperbolicznego albo dyskontowania quasi-hiperbolicznego. No on polega na tym, że do takiego standardowego decydenta, który dyskontuje w jakiś systematyczny sposób przyszłość. Co to znaczy dyskontuje? Dyskontuje to znaczy, że każdy woli dostać czekoladkę dziś niż czekoladkę za rok. Ale jeśli dzięki temu, że poczeka, może dostać troszkę więcej, no to właśnie dla niego znaczy przyjemność odroczona w czasie. I teraz dla jednych to troszkę więcej to będzie mało, dla drugich to troszkę więcej to będzie więcej. W tym eksperymencie, o którym mówił Łukasz, rozpatrywano tylko te osoby, dla których to było wystarczająco więcej. Tak. Ale żeby wyjaśnić to zjawisko, samo dyskontowanie nie jest wystarczające, prawda? Czyli samo zjawisko dyskontowania, sam mechanizm dyskontowania nie jest w stanie wyjaśnić tego, że osoby odwracają swoje preferencje. I żeby wyjaśnić, zracjonalizować tego typu zachowanie, ekonomiści wprowadzają taki dodatkowy czynnik dyskontujący, tak zwana słynna beta, prawda, która ma dodatkowo dyskontować przyszłość. To znaczy to, że teraźniejszość nabiera jakiegoś fundamentalnego znaczenia i nagle zmieniamy swoje preferencje i chcemy konsumować tu i teraz więcej niż to, co sobie założyliśmy, to, co byłoby pewnie racjonalne z takiej długoterminowej perspektywy. I te badania nad tą betą są znowu różne w zależności od tego, jakie zjawisko badamy. Natomiast oszacowania jej, czyli tego dodatkowego czynnika dyskontującego całą przyszłość, prawda, i koncentrującego się tu na dniu dzisiejszym, te szacunki są zróżnicowane, ale w najgorszym przypadku, czyli te najniższe wartości bety, które mi się udało znaleźć, to oscylowało gdzieś tam w okolicach 1/2, to znaczy tego, że ten dodatkowy czynnik dyskontujący jest tak silny, że czekanie do następnego okresu, jakby przyszłość jest wyceniana tak naprawdę jako 50% teraźniejszości. Natomiast badanie, o którym ja chciałem powiedzieć, dotyczy właśnie tego, w jaki sposób empirycznie rozróżnić osoby wyrafinowane od osób naiwnych. Tutaj naukowcy zbadali
spłacalność kart kredytowych, na debetach, na kartach kredytowych. I to badanie polegało na tym, że osoby, które mają problemy ze spłacalnością kart, podpisywały deklaracje spłaty, jakąś formę umowy z bankiem, w jaki sposób rozłożyć ten dług na raty. I tam rzeczywiście udało się zidentyfikować dwie grupy osób. Osoby, które deklarowały niskie spłaty i je rzeczywiście realizowały, oraz osoby, które deklarowały bardzo optymistyczne, wysokie i szybkie spłacenie długu z karty kredytowej, ale nie realizowały tego w przyszłości, prawda? I w ten sposób podzielono populację na tą, którą nazwano wyrafinowaną i tą, którą nazwano naiwną. To też warto wspomnieć, że ta naiwna grupa spłacała mniej więcej 18% swoich deklaracji. Znaczy, jeżeli deklarowali, że chcą spłacić powiedzmy $100, no to spłacali tylko 18%. Natomiast ta grupa wyrafinowana spłacała dużo więcej, co nie znaczy, że spłacała w 100% swoich deklaracji. Ta spłacalność była wtedy na poziomie 50-60% deklaracji, ale była no znacząco wyższa niż w tej grupie, którą tam nazwano jako grupę naiwną. Jakie to wszystko ma znaczenie, to o czym opowiadasz, dla polityki gospodarczej? No to jest dobre pytanie, bo do tej pory rozmawialiśmy głównie o takich aspektach behawioralnych, czyli związanych z zachowaniem poszczególnych jednostek, ale o jednej rzeczy wspomnieliśmy, prawda, o tych oszczędzaniu na emeryturę i to jest rzeczywiście taki bardziej finansowy i istotny problem, który wynika z niespójności czasowej decyzji. Warto też dodać, że badania nad niespójnością czasową decyzji doczekały się Nagrody Nobla. Ta nagroda była przyznana dla Eda Prescotta i Fina Kedlandla. Oni swoje badania przeprowadzali jeszcze w latach 70. i ich zastosowania problemu niespójności czasowej decyzji dotyczyły głównie polityk makroekonomicznych. To było zastosowanie do polityki fiskalnej i polityki monetarnej. Może opowiem na jednym z tych przykładów, jaki tam mechanizm niespójności się pojawia. Chyba najprościej to zrozumieć na przykładzie polityki fiskalnej w zakresie podatku od zysków kapitałowych, prawda? Nie wchodząc tutaj za bardzo w teorię opodatkowania, ale możemy powiedzieć, że nakładanie podatku ma tak jakby dwa aspekty. Jeden aspekt to jest to, że nakładanie wysokich podatków dzisiaj powoduje zgromadzić dużo środków dla budżetu państwa na danej bazie podatkowej, ale jednocześnie nakładając tego typu podatek zmniejszamy zachętę do inwestowania i osoby, które wcześniej by podejmowały decyzję, wiedzą, że tego typu podatek wysoki zostanie nałożony, pewnie ograniczyłyby swoje inwestycje i ta baza podatkowa, z której ściągają podatki, byłaby odpowiednio mniejsza. Więc optymalna polityka musi, fiskalna na tym przykładzie, musi zbalansować te dwa efekty. I dosyć prosto znaleźć optymalną politykę podatkową w takim przypadku. Znaczy obiecać bardzo niskie podatki, zgromadzić wysoką bazę podatkową i wtedy opodatkować wysoko wszystkich, prawda? Optymalną z punktu widzenia zgromadzenia jak największych dochodów dla budżetu państwa. Natomiast ona jest niespójna w czasie, prawda? Bo deklarujemy niski poziom podatków, a realizujemy coś innego. I ponieważ jest niespójna w czasie i wszyscy rozumieją ten mechanizm, to nikt w niego nie uwierzy. Więc wydarzy się najgorszy wariant możliwy, czyli mamy niskie podatki już dziś, a i tak nikt nie inwestuje w przyszłość, bo spodziewa się, że w przyszłości, jeśli by zainwestował, to rząd zareaguje i podniesie podatki. A polityka monetarna? W przypadku polityki monetarnej można zaobserwować podobne zjawisko. W latach 70., o których rozmawiamy, w których były przeprowadzane te badania, wiele decyzji w zakresie polityki pieniężnej było wciąż w rękach rządu i naszym językiem posługując się Ministerstwa Finansów. I tam pojawia się taka pokusa, mówimy tutaj tak naprawdę o pokusach, prawda? Pokusa, która się pojawia w przeprowadzaniu tego typu polityk, jest taka, że no, wyższa inflacja jest korzystna z punktu widzenia ministra finansów, prawda? Pozwoli mu zwiększyć, z jednej strony zwiększyć przychody, a z drugiej strony też obniżyć wartość pewnych świadczeń, które są regulowane w gospodarce nominalnie. I z tego powodu po wynikach badań, które były wtedy prowadzone, zaproponowano właśnie rozdzielenie decyzji w zakresie polityki pieniężnej od decyzji w zakresie polityki fiskalnej. Po to, żeby właśnie zachować spójność, żeby te deklaracje polityki niskiej inflacji były spójne w czasie i wiarygodne. Słowo klucz tutaj to jest wiarygodne, tak? No bo jeżeli można na tym zyskać, jestem ministrem finansów i mogę na tym zyskać, to nie mam wiarygodnego sposobu zobowiązania się do tego, że nigdy tego nie zrobię. Natomiast jeżeli ta decyzja jest poza mną, nie mam na to żadnego wpływu i do tego wyznaczam jasny cel temu komuś innemu, kto za to odpowiada, to nie ma wątpliwości,
co do tego, czy on przypadkiem nie będzie chciał wesprzeć interesów ministra finansów, a w każdym razie tak sugerowali Kirtland i Prescott w latach 70. Oczywiście rzeczywistość rozwinęła się dalej, można to rozumowanie dowolnie jakoś tam modyfikować i próbować uwzględniać, ale to, co jest ciekawe, Łukasz, w tym, co ty mówisz, to jest, że w tych przykładach, które wcześniej podawaliśmy, to były przykłady naszych relacji z samym sobą i naszych optymalnych planów, a jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to mówisz z perspektywy naszych relacji z państwem i czy możemy mu wierzyć w jego deklaracje dotyczące polityki. Bo my wiemy, dlaczego jesteśmy niespójni w czasie, tak? Bo mamy jakiś plan, ale nie umiemy go zrealizować. Dlaczego państwo? Dlaczego państwo jest niespójne w czasie, czy dlaczego chcielibyśmy, żeby było? No to już jak sobie uważasz. To trochę się wiąże z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, z jednej strony optymalna polityka, która może być niespójna czasowo, może być dla nas bardzo kosztowna. To znaczy, lepiej ograniczyć się do polityk, które są... Optymalna, czyli taka, o której wiemy, że jeżeli będzie miał możliwość wybrać, to rząd ją wybierze. Tak. W tym sensie optymalna, tak, nie w tym sensie, że dobra. Znaczy, może być nawet dobra. Znaczy, nawet jeżeli byśmy zaprojektowali najlepszą politykę, jaką mamy, prawda? Może opowiem tutaj to na przykładzie polityki redukcji emisji, polityki w zakresie ochrony środowiska, prawda? Nawet jeżeli byśmy wyliczyli optymalną politykę, to pytanie jest, czy ta optymalna polityka zostanie rzeczywiście zrealizowana. I teraz jeden scenariusz to jest taki, że staramy się realizować optymalną politykę, ale nam to nie wychodzi, bo jesteśmy niespójni czasowo. I odkładamy te kosztowne decyzje w zakresie transformacji gospodarki na przyszłość. A drugą alternatywą jest to, że wyznaczamy sobie politykę, która jest wiarygodna i ją konsekwentnie realizujemy, no bo wiarygodną, czyli ta, która jest zaplanowana przez tego wyrafinowanego gracza, który sam jakby dla siebie zaprojektował taką ścieżkę, którą wie, że rzeczywiście zrealizuje. I teraz nie jest jasne, tak jak wspominałem w tych badaniach, które z tych rozwiązań jest lepsze. Bardzo często jest tak, że to rozwiązanie wyrafinowane, czyli takie, w którym samemu ograniczam swój wybór tylko do tych ścieżek polityki, które są spójne czasowo, z punktu widzenia dobrobytu społecznego jest lepsze niż bardzo ambitne deklaracje, ale później ich nierealizowanie. I to, co jest super fajne w tej opowieści, to jest, że jak się zastanowimy nad tym, w jaki sposób możemy się zobowiązać, czy jak możemy sobie ograniczyć te ścieżki na przykład, no to jedna rzecz, którą robią politycy, no to po prostu deklarują coś publicznie. I jest 100% szans, że wszyscy inni będą ich do tych deklaracji pociągali. Więc czasami się mówi, że deklaracje w stylu na przykład porozumienia paryskie w odniesieniu do właśnie celów środowiskowych są jałowe, bo to jest tylko spisana kartka papieru, ale ta kartka papieru daje podstawę wszystkim interesariuszom, żeby przyjść i zapytać, tu proszę bardzo, duże państwo się wzięło i zobowiązało i czy realizuje. Więc ten mechanizm, jak sobie ograniczamy ścieżki do tych, które są preferowane społecznie, może polegać na tym, ale można też po prostu wpisać sobie na przykład twarde ograniczenia. Traktat z Maastricht, który mówi, że w Europie deficyty nie powinny przekraczać 3% PKB, a zadłużenie w relacji do PKB nie powinno przekraczać 60%. To oczywiście są jakieś okrągłe liczby, 3,60, nikt nie wie skąd one się wzięły, ale one są po to, żeby jeżeli ktokolwiek będzie chciał od tego odejść, to zmierzyć się musi nie tylko z gniewem własnych obywateli, ale wszystkich pozostałych członków wspólnoty. A ci pozostali członkowie wspólnoty mogą powiedzieć, jeśli nie realizujesz, to są z tego powodu jakieś konsekwencje. Jak popatrzymy na przykład na ewolucję bytu, jakim jest Unia Europejska i pilnowania jakiejś formy stabilności czy stabilizacji po stronie polityki fiskalnej, to te kolejne instrumenty z gatunku procedury nadmiernego deficytu, trymestr europejski i tak dalej, to było taka trochę walka po prostu z karnawałem. Po jednej stronie chcemy cały czas mieć te narzędzia, które nas zobowiązują, bo wiemy, że jak je puścimy, no to w życiu nie będzie konsensusu i to będzie miało daleko idące konsekwencje nie tylko dla jednego kraju, który nie będzie się trzymał standardów, ale też dla pozostałych. Ale z drugiej, no trochę zrobiliśmy zbyt ambitne te pierwotne założenia i jakby nie chcemy całkowicie zrezygnować z ambicji, ale widzimy, że musimy skorygować ścieżki, że one muszą uwzględniać inne instrumenty i w innych fazach cyklu działać, że być może musi gdzieś interweniować Europejski Bank Centralny, czego normalnie w 1997 roku, jakbyś powiedział takie zdanie przy traktacie z Maastricht, że dojdziemy do czasów, w których Europejski Bank Centralny interweniuje po to, żeby zapełnione były standardy polityki fiskalnej w ramach strefy euro,
to by ci nikt nie uwierzył. No ale potem się wydarzyła rzeczywistość, nieco inna niż ktokolwiek zakładał. No i tak jak mówi Łukasz, być może ten zbyt ambitny plan nie prowadzi w nas w najlepszą stronę. To, o czym mówisz, to można by też podsumować w taki sposób, że mówimy tak naprawdę o projektowaniu instytucji, czyli pewnych reguł, w których się poruszamy i myśląc o niespójności czasowej decyzji, staramy się te instytucje zaplanować w taki sposób, żeby po prostu ograniczały nasze możliwości zboczenia z wcześniej obranej ścieżki, prawda? Czyli znowu robimy przyszłość i przyszłościowe odstępstwa od optymalnej ścieżki dla siebie bardziej kosztowne, nawet licząc, że nie będziemy musieli nigdy z nich korzystać, prawda? To jest właśnie ten paradoks, że tworzymy ścieżki, których nawet byśmy chcieli nie korzystać, ale to, że one tam są dla nas istotnym jakby punktem, który pozwala trzymać się z góry ustalonego planu. Kiedy Polska wpisywała do swojej konstytucji 60% limit zadłużenia w relacji do PKB, to nasze zadłużenie nie wynosiło nawet 40%. Więc wydawało się, że te 60% to jest szalenie odległa perspektywa. W związku z tym do ustawy o finansach publicznych wpisano następne progi, tam 55 i 50, które miały zobowiązywać rząd do podejmowania jakichś działań. Zaskakująco szybko okazało się, że te liczby są wiążące. No i jakie zrobiliśmy rozwiązanie? Można było zrobić dwie opcje. Pierwsza to jest taka, żeby potraktować zobowiązanie 60, 55 i 50 bardzo poważnie. Druga opcja, zmienić definicję długu publicznego. Jakby zostawmy na boku, która została ostatecznie wybrana, ale kiedy Łukasz mówi o budowaniu instytucji, to też mówi, żeby się uczyć na takich sytuacjach, bo kiedy wpisywaliśmy te 60, wszyscy mówili, tak, super, to jest doskonały plan, to na pewno zadziała. No tylko potem ktoś był bardzo kreatywny. Tutaj warto może dodać też, trochę zmieniając perspektywę czasową, o takim pierwszym opisanym przykładzie próby stworzenia reguł, prawda? To jeszcze jest historia Odysa, który wraca do Itaki, płynie do Penelopy i zostaje ostrzeżony, że jest wyspa syren, prawda? Te syreny pięknie śpiewały, ale miały też takie negatywne konsekwencje, że jakby tym śpiewem wabiły żeglarze, marynarze, no i coraz bliżej wyspy łódź się rozbijała o skały i syreny zjadały tych żeglarzy. To, co zrobił Odys, to właśnie przewidział ten problem i starał się jakby ograniczyć możliwości zmiany kursu w przyszłości. On zrobił dwie rzeczy. Marynarzom zatkał uszy woskiem, po to, żeby nie zostali zwabieni śpiewem syren. Sam był sprytny, chciał posłuchać, prawda, syren, więc sobie nie zatkał uszu. Natomiast kazał się przywiązać do słupa, do masztu, po to, żeby nie mógł zmienić kursu statku. W ten sposób jakby bezpiecznie trochę posłuchał, ale przede wszystkim popłynął tą wcześniej wybraną trajektorią. Łukasz powiedział o relacji państwa z nami, ale jest jeszcze inny rodzaj relacji nas z państwem, który zazwyczaj jest jakoś związany z tym, że podejmujemy decyzje dziś, a konsekwencje będą daleko w przyszłości. I system emerytalny jest jedną z takich rzeczy. I bardzo często pojawia się w różnego rodzaju debatach publicznych, po co nam system emerytalny, po co nam zabezpieczenie, ludzie rozsądnie umieją sami zaoszczędzić. No to przychodzi Łukasz z badaniami dotyczącymi ludzi o preferencjach niespójnych w czasie i pokazuje, że ludzie już mają plan, ale zdolność realizacji tego planu jest kłopotliwa. Na co przychodzą ludzie? No okej, to w takim razie jedyne, co musimy rozwiązać, to ten problem. To znaczy zaproponujmy im jakieś instrumenty, z których nie można wyciągnąć pieniędzy. Jak oni już wejdą w ten instrument, to on będzie działał tak jak kolega do biegania albo innego rodzaju mechanizmy dyscyplinujące. Natomiast to, co jest fascynujące i zrobiliśmy to dopiero naprawdę niedawno i to są badania z chyba 2018 roku, Susan Rowe, Adair, ale tam jest 6 czy 8 współautorów, w których ludzie zostali zapytani o różne decyzje, które podjęli w przeszłości, czyli odwróćmy logikę. Zamiast pytać, co chcesz zrobić na kiedy, to kiedy już jesteś w tej przyszłości, to sprawdźmy, czy jesteś zadowolony z tego miejsca, w którym jesteś. Nie? To były takie badania, szerokie badania społeczne, więc ludzie byli pytani, czy się cieszą z tego rozwodu, co go wzięli, albo czy żałują tego rozwodu, co go nie wzięli, czy tam się cieszą z edukacji, którą mieli, ścieżki kariery, różnych rzeczy. No i oczywiście wychodziło, że nie się cieszą, drudzy nie, jedni by woleli więcej decyzji podjąć, inni mniej. Tutaj jakby pełna heterogeniczność, bo ludzie są różni. Natomiast okazało się, że jest jedna rzecz, która łączy wszystkich. I to jest coś, co literatura określa mianem saving regret, czyli żalu, że nie zrobiłem oszczędności. Każda jedna osoba deklarowała w tym pytaniu, tam wyjątkiem byli ludzie naprawdę turbomajętni, ale każda jedna osoba deklarowała, że we własnej ocenie
miała w niektórych momentach życia zbyt wysoką konsumpcję, odłożyła za mało względem tego, jak dzisiaj ocenia swoją sytuację i wolałaby móc cofnąć się w czasie i te decyzje skorygować. I w tym sensie, czy one, te decyzje wynikają z pokusy tego, że w danym momencie no, ten pomarańczowy samochód jest dużo ładniejszy niż taki zwykły niebieski, więc kupię sobie ten droższy, nie oszczędzę. Czy też wynikają z tego, że nie powinnam w ogóle kupować samochodu, ale myślę, że będzie wygodniej niż chodzić, więc ponoszę ten wydatek, a w przyszłości nie mam pieniędzy. Czyli czy to będzie ten mechanizm w pełni racjonalny, czy taki mechanizm mniej racjonalny, ludzie, którzy mieli plany emerytalne, ludzie, którzy nie mieli planów emerytalnych, ludzie, którzy mieli wystarczające oszczędności zgromadzone w postaci majątku w mieszkaniu, tak? I wiedzieli, że nie będą biedować. Wszyscy, jak jeden mąż, poza tam top 1%, czyli najmajętniejszymi w tym badaniu, mają same regret, czyli żałują, że nie zaoszczędzili wystarczająco dużo. I to pokazuje, że już niezależnie od tego, czy my byśmy chcieli ludziom pomagać, czy nie, za pomocą instrumentów polityki gospodarczej, to są takie rzeczy, które jak przychodzi co do czego, to jest konsensus społeczny, że rozwiązanie zostawione samo sobie nie jest satysfakcjonujące dla absolutnej większości. W tym sensie te badania, które Łukasz robi, są bardzo potrzebne z perspektywy polityki gospodarczej. To samo zresztą dotyczy zdrowia. Wszyscy żałują, że żyli za mało zdrowo. Rzeczywiście, ten konsensus pływający z tego jest to, że obowiązkowy system emerytalny, powszechny obowiązkowy system emerytalny jest takim narzędziem, które pozwala nam na ograniczenie kosztów samokontroli. Dodam, że jeszcze mówiąc o tym, pogłębiając ten temat, że niezbyt dobrze sprawdzają się rynkowe mechanizmy w tym zakresie, ponieważ ten koszt wynikający z pokusy czasami jest olbrzymi. Na przykładzie polskiego rynku wiemy, że pojawiło się wiele produktów oszczędnościowych oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe, które miały bardzo wysokie koszty wyjścia. Co to znaczy wysokie koszty wyjścia? To znaczy takie instrumenty, które pozwalają nam oszczędzać na emeryturę i jeżeli kiedykolwiek wcześniej, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, chcielibyśmy zrealizować oszczędności, które zostały tam zgromadzone, wiąże się to z bardzo dużą karą. Karą nie tylko, jeżeli chodzi o poziom jakby odsetek, które zgromadzili, ale też karą w postaci utraty kapitału. I wiele osób zainwestowało w tego typu aktywa w Polsce. Co się okazało po czasie, próbowali mimo tego, wiedząc, że te koszty wyjścia są takie wysokie, próbowali dużo wcześniej wyjść, prawda? I wychodzili, tracili część kapitału. No i wtedy oczywiście w tym momencie no, ulegli pokusie, nie trzymali się długoterminowego planu. W tym momencie ta pokusa była na tyle silna, że starali się wykorzystać wszystkie możliwe środki. Poszli do sądu, prawda? Znaleźli prawników, którzy uargumentowali, że tego typu produkty, które kupili, były wadliwe, prawda? Były źle skonstruowane i w ten sposób jakby starali się uzasadnić to, że nie dotrzymali tego wcześniej omówionego planu. Rzeczywiście te rozwiązania rynkowe w tym przypadku się nie sprawdziły, prawda? Ponieważ dużo łatwiej zakwestionować rozwiązanie na przykład umowy, którą się wcześniej zawarło, niż robić to w przypadku powszechnego i obowiązkowego systemu emerytalnego, prawda? Więc jakby pokazuje, że ta pokusa związana z nieprzestrzeganiem, nierealizowaniem wcześniego planu może być bardzo silna. Może być tak silna, że jestem w stanie zrezygnować z dużej części kapitału, który wcześniej miałem. Co ciekawe, ta niespójność czasowa decyzji pojawia się też w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z grupą osób. Wyobraźmy sobie, że mamy gospodarstwo domowe złożone z dwóch partnerów. Będziemy mówić, że jest to powiedzmy mężczyzna i kobieta. I co się okazuje? Nawet jeżeli żadna z tych osób osobno nie ma niespójności czasowej decyzji, jest super racjonalnym podmiotem ekonomicznym, to zjawisko niespójności czasowej decyzji pojawia się na poziomie rodziny. Co to znaczy? No, wynika z tego, że jedna z tych osób zazwyczaj jest bardziej cierpliwa, a druga jest mniej cierpliwa. Prawda? Może to wynikać z tego, że osoby wchodzące w związek małżeński są w różnym wieku albo mają różną oczekiwaną długość życia. Prawda? Jeżeli kobieta ma dłuższą oczekiwaną długość życia, to łatwo pokazać, że pewnie w takim prostym modelu byłaby bardziej cierpliwa, znaczy mogłaby zaczekać dłużej. I są badania, które pokazują, w jaki sposób podzielić tą wartość, którą wytwarza gospodarstwo domowe pomiędzy członków gospodarstwa domowego. I znowu, optymalny podział tego produktu gospodarstwa domowego wyglądałby w taki sposób, że skoro jedna osoba jest niecierpliwa, a druga może czekać i jest bardziej cierpliwa, to powinniśmy wynagrodzić tą osobę niecierpliwą wcześniej i odłożyć gratyfikację tej osoby cierpliwej na przyszłość. Przy czym ta polityka znowu jest niespójna czasowo, prawda? Bo w każdym momencie czasu borykamy się z tym samym problemem, prawda? Każemy tej cierpliwej osobie czekać,
do następnego okresu. W następnym okresie znowu odkładamy, bo dalej jest bardziej cierpliwa, prawda? I wynagradzamy ponadproporcjonalnie te osoby, które są niecierpliwe. No w tych badaniach wychodziło, że są to mężczyźni, ponieważ mają krótszą oczekiwaną długość życia. Number of the day is... Mamy, Łukaszu, taki zwyczaj, że jak w ulicy Sezamkowej, każdy odcinek sponsoruje jakaś liczba. Jaką liczbę wybrałeś na dzisiaj i dlaczego ona jest ciekawa? Ja może powtórzę tą liczbę, o której powiedzieliśmy wcześniej, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wrócę do tych badań dotyczących chodzenia na siłownię. Ten roczny plan chodzenia na siłownię kosztował $850 i osoby, które kupowały ten plan, a nie realizowały, nie chodziły tak często na siłownię, ten koszt wynikający z tego był $334, czyli no jest to bardzo duża wartość w stosunku do wartości całego planu. To jest 40%, czyli tyle jesteśmy w stanie zapłacić za ograniczenie swoich pokus w przyszłości, ale tak jak wiemy, często wiąże się to z jakąś stratą finansową. No? Ja nie wiem, czy to jest rozsądne porównanie, ale kasyno ma zawsze nad nami przewagę, ale ona jest mniejsza niż te 40%. To prawda, więc nie wszystkie badania są tak pesymistyczne. Są też estymacje dotyczące tego, ile byśmy zyskali, jeżeli chodzi o poprawę środowiska naturalnego, w którym żyjemy, gdybyśmy mogli się zobowiązać do pewnej ścieżki konsumpcji. I to jest jakby drugie spektrum tych wyników, które pokazuje, że gdybyśmy mogli w 100% wybrać i zdecydować się na prowadzenie tej optymalnej polityki środowiskowej, to ten zysk byłby jedynie w okolicach 2% wartości zasobu, o którym rozmawiamy. Czyli jeżeli to jest na przykład zasób dwutlenku węgla w gospodarce i tym podobnie. Natomiast dodam, że te badania są w pewnym sensie krytykowane, ponieważ one zostały policzone na bardzo specyficznym modelu użyteczności, który bardzo ogranicza to zjawisko niespójności czasowej decyzji. Bardzo Ci dziękujemy, Łukasz, za odwiedziny. A mówili do Państwa Joanna Tyrowicz i Marcin Bojanowski. Zapraszamy za 2 tygodnie. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.